Hej, cześć, manko, z tej strony Wkurwione, a to jest kolejny odcinek z Clash Royale. I tak, dzisiaj otworzymy sobie Clan Chesta. O, w sumie teraz wpadł w tym momencie, ale jeszcze sobie zagramy. Zagramy sobie klasika. Tutaj ogólnie chłopaki piszą, jest, wbiłem już. Nie wiem, którym jesteśmy klanem w Polsce, jeśli chodzi o wbicie Clan Chestu. Zapewne jesteśmy na piątym lub na szóstym miejscu, który to zrobił. Dobra, zobaczymy, czy przynajmniej komuś siadnie legenda. No tutaj, dobra. W sumie wam pokażę, kto tutaj się najbardziej postarał. 330, Mateos, Heros 306, 217. Ładne wyniki. Ja tutaj zrobiłem 51. No i też tutaj, kurczę, no niektórzy... Akurat Makaron ma zepsuty telefon, Clash of Clans troszkę słabo. No, ci troszkę słabo porobili. Naprawdę szkoda. Ale shit, lecimy ondzi, gówno. Z pierwszej areny? Nie. Dobra, widać, że tutaj nie ma nic ciekawego. Ale zagramy sobie... Potestujemy sobie deck na klasika. Zagramy sobie, ale na końcu otworzymy. Bo jestem naprawdę bardzo ciekaw. Ja ogólnie muszę troszkę poćwiczyć przed tym challenge'em. Który będzie, ten Electro Wizard. Zobaczymy, jak mi pójdzie. Dzisiaj PWP mi gadał na streamie, że będzie właśnie Dex Ice Wizardem i to będzie w sumie ciekawe. Dobra, ja oczywiście chcę wytestować Graveyarda do końca już. Chcę troszkę nim pograć, bo naprawdę mi zależy na tej karcie, żeby się nauczyć nią profesjonalnie grać. A, widzę tutaj Inferno już zajebiście, no. Dobra, w sumie co? W sumie nie ma co wyrzucać. Tam widać miał Minera. Postawimy tego Farnace'a, żeby go troszkę wkurzyć. Dobra. Leci Gigant. Jaki Gigant, kurwa, Farnace leci. Dobra. Jaki Farnace, Archerki lecą, no. Zobaczymy, jak mi tu pójdzie ogólnie. Kurwa, no ja tutaj już... Dobra, on tam miał wyrzucony, także jestem naprawdę zadowolony, jak to mówią. Teraz sobie wyrzucimy tutaj w sumie tak. Tego Ice Golema, żeby nie było jaj. No i w sumie wyrzucimy tego Graveyarda, tylko to może być właśnie błąd w sumie. No i zrobimy tak. O, dobra. No i to mi siadło akurat. To mi akurat siadło. Jestem z tego zadowolony. 772 i jeszcze zrobimy tak. Wow, ładnie. Idziesz malutka. Tam jeszcze ma właśnie tego Inferno, ale postawimy znów piecek kolejny raz. Dobra, tutaj strasznie na siłę ciśnie. Nie będzie problemu, ma niby te elitarne barbariany, ale to nam w ogóle nie przeszkadza. Wow, on tu się rozpędził, nasz chłopaczyna. Myślę, że tutaj go zaskoczymy mega minionem za chwilkę. Tak, o kurde, teraz tutaj pocisnął, no chłopak. Dobra, w sumie to będzie błąd teraz, co zrobię. Ale no, nie mam wyjścia w sumie. Wow, ładnie poszło. Super, zajebiście. To jest właśnie deck. To jest deck, który... Kurwa, zrobię tutaj 3, czy nie zrobię 3? Idzie, naprawdę idzie. Muszę sobie spróbować na Grandę. Wiem, że ostatnio na Grandę mi dość fajnie też wyleciało. Dobra, teraz w sumie będziemy się bronić już. O. Ha, te Sparki jest naprawdę w kłopotach. W kłopocie jest to dość dobrym, konkretnym. Tu chcemy zaskoczyć tym Sparkiem. Udało się pierwszą walkę wygrać. Poczytajmy sobie, co tam otworzyli w klanie. Bo to mnie w sumie ciekawi. 50 golda. Lepiej, nie będzie lepiej. 330 koron, dostajesz order. Kurczę, gdzie tutaj jest ogólna 5 raid? Dobra, tutaj wszystko piszą, że to jest gówniane. Zobaczymy za chwilę. Jeszcze sobie zrobimy na spokojnie dwa ataki, bo postanowiłem, że takie same openingi są bardzo nudne i wolę sobie oczywiście wcześniej pograć, a później wam wrzucić co i jak na ten temat. Nie wiem, czy zaczynać gigantem. W sumie nie będziemy zaczynać gigantem. Zaczniemy sobie od samych archerek. No i właśnie, i to był nawet, w sumie to był pomysł dość dobry.
Wow. Ciągle te minery są tutaj? Zobaczymy, co z tego wyniknie. Będziemy lamić tym gigantem. Może coś z tego wyniknie. Wow, tam postawił. Dobra. Kurczę, nie mam zapano. Dobra. I w tym momencie stawiamy tak. Dobra, może być. Rzucił te Fire Spirits'y, wyrzucił. Ja jeszcze tutaj spróbuję Fireballem. No i poszło dość konkretnie, tak jak chciałem. Tak jak chciałem, tak miałem. Kurczę, non stop te Inferna są, co nie? Dobra, będziemy się bawić w sumie, no. Jeszcze raz wyrzucimy, chociaż mam jeszcze Farnace'a do postawienia. I teraz w tym momencie zrobimy tak. Dobra, niech on tu się męczy. Wow. Pięknie siadło. Kurczę, tą główną bazę ruszyło. Ale zobaczymy dalej. Farnace, kolejny level. Kolejna karta, której nie miałem odsunięte jeszcze. Tak, tutaj. I myślę, że archerkami go załatwię do końca już. Tak. Dobra. Deck tylko i wyłącznie z jedną legendą, więc nie ma naprawdę źle. Na razie ten Ice Golem i ten Graveyard, no, jest na topie, nie ma co mówić. Na razie się nią fajnie gra tą kartą. Dobra. Niech tutaj się zajmie tym. I myślę, że wygramy po raz kolejny. To w sumie zobaczymy, no. Wow, o i dobra, w sumie dobrze siadło. W sumie to dobrze siadło, nie ma co narzekać. Dobra, niech tak. Szkoda, że kurczę, no gdzieś by się tutaj lock w tym momencie przydał. Jeszcze go troszkę go tu wkurwimy. Jeszcze tutaj podejdziemy. Czekaj, czy załaduje po raz kolejny Inferno. Chyba nie. A no, malutka dajesz, bo kurczę, to jeszcze serio przegram. Dobra, widzę, że piecyk jest lepszy ogólnie od... Dobra, w sumie co, no, w sumie zrobimy tak. Ja pierdolę, teraz to, żebym poleciał, no. Dobra, fajnie siadło. Pięknie, ładnie. Druga walka za nami, wygraliśmy, szczelimy sobie ostatnią walkę i otworzymy sobie tego clan chest, tak to oczywiście chcę, może sobie przewinąć do samego końca, ale też polecam pooglądać troszkę, no i pobawić się, poduczyć się, pobawić się tym deckiem, który wam teraz tu prezentuję, z Farnace'em i z Graveyardem, zobaczymy co z tego, no, coś się nam tutaj pokazało. Kurwa, Royal. Zobaczymy, jak ten Royal mu pójdzie. Dobra, w sumie robimy ryzyka. No bo co nam więcej zostało do stracenia? Kurwa, no. Skurczybyk. Ale ruszyłem mu tą główną wieżę niepotrzebnie w sumie. Tam miałem tego Ice Golema. I jeszcze, żeby te archerki obiły. Jeszcze. No, źle tego Farnace'a wyrzuciłem, naprawdę. Dobra. I pyk, pęk, no. Super. No i teraz właśnie nie mam loga. Właśnie kurczę, ten log gdzieś tutaj, gdzieś on tutaj się powinien znaleźć, ale no nie ma tak zbytnio miejsca. No i właśnie. To o czym mówiłem. Może go, kurde, myślałem, że będzie... Czy będzie go... Oj no. Dobra, muszę go zapem niestety wykończyć, tą princeskę. No, dostaję po dupie teraz od jebanego Royala. 2000, nie wiem teraz od której strony zaatakować. Kurczę, pójdę chyba na ryzyka i zaatakuję drugą stronę, no bo tutaj mi zaczął dość mocno tuc, więc ja postanowię coś tutaj z tego zrobić. Być może jeszcze w tym deku gdzieś by się przydał bowler. No nie wiem, w sumie sam już.
Dobra, tu ładnie został ściągnięty. Wow, wow, wow. Także tu będziesz miał problemu, chłopaku, już. No i teraz, może coś z tego wyniknie, może i nie. No. Dobra, rzucamy kolejnego giganta. No bo to musi być już spam, już taki konkretny w sumie. Oj, ładnie go zjechałem w sumie. No ale tutaj nie mam jak podejść w tym momencie, kurczę, no i to jest właśnie błąd. To jest właśnie ogromny błąd, który pozwoli mi zrobić to, że ja tam nie dojdę do tego. Może się uda, może się uda, może się nie uda, są dwa uda. Ale kurczę, tak idzie wam powiem, no. I właśnie tutaj nie mam jak teraz ściągnąć. Gdzieś mi te barbariany próbują zniszczyć życie. Dobra. W sumie co tutaj możemy zrobić, no. W sumie to chyba już nic. Z tego co widzę. Ajajajajaj, przeciwnik twardy, przeciwnik bardzo twardy. Chce jeszcze mnie wykończyć, widać. Nie mam już fireballa, ma sam koniec. Może jeszcze gdzieś tutaj będzie to, że on tu uderzy. No, kurde mać, będziemy się bronić do ostatniej kropli, do ostatniej kropli krwi. Jak to mówią. No, stawiamy wszystko na jedną kartę w sumie już. Aj, nie udało się, bo jest tamten właśnie... Kurczę... Dobra, przegraliśmy. No niestety. Jeszcze go to... Ajajaj, uderzy, tak, po raz ostatni uderzył, 514 HP. No, te barbarianki były. Także przejdźmy do otwarcia samego Clan Chesta. Jestem ciekaw, co tam się kryje. Czy gra była warta świeczki? Jeszcze zrequestujmy, także 3150 golda, tutaj o samego golda w sumie chodzi. Jest to możliwość zdobycia za darmo w sumie tego golda. Także zaczynamy z Clan Chestem. 525 kart, co tutaj się kryje? 3150 golda. 22 minionki. Tą kartę już mam zmaksowaną. 25 Spear Goblinsów. 47 Bomberów, ale naprawdę gówno sypie. Tombstone nie potrzebuję. 2 Goblin Barrel nie potrzebuję. 184 i to jest plus. To jest w sumie ogromny plus. Zapy plus. 3 epickie. I 41 mega minionów. To dobrze. W sumie dobrze, ładnie siadło. Jestem w sumie zadowolony. 6 epików mamy. Nie, mamy 5 epików. Mamy 47 mega minionów i 184 te minionki i tamte. No, jestem zadowolony. Nie jestem tylko zadowolony właśnie ze Spear Goblinsów. 47 bomberów i tych Tombstone'ów. Prince, no. Mega minion, to jest dobrze, bo ja to dużo requestuję. Dużo w klanie potrzebuję. No i zarobię troszkę na tym. Troszkę wyjdę do przodu. Mogę wrzucić miniony na 12 level. Niestety na razie mnie nie stać z tym, ale dobrze jest. 50 tysięcy, tu mam, no potrzebuję 100 tysięcy. Czyli tak widać, potrzebuję 150 tysięcy na wykonanie upgrade'u. Tutaj te minionki też w sumie fajnie. Te minionki też, bo też tutaj potrzebują u mnie w klanie. Także napiszemy w ogóle. Napiszemy im tak. Dobra, to tyle, jeśli chodzi o ten opening, o ten bardzo malutki opening. To wam dropło, czy wam dropło coś ciekawego, czy wam wydropiła jakaś legenda. Wiem, że jednemu Polakowi już udało się wydropić z Clan Chestu Ice Wizarda. I nie wiem właśnie, czy... to tyle, jeśli chodzi o ten odcinek. Dzięki, że poświęciliście mi troszkę czasu. No i widzimy się za niedługo. To tyle, cześć, trzymajcie się.